nie chcę wchodzić w detale, tylko chcę powiedzieć kilka prawd, które uważam, że są uniwersalne. Po pierwsze, niska jakość kształcenia na studiach wiąże się z gorszym przygotowaniem do zawodu przyszłych lekarzy, a co za tym idzie z wyższym ryzykiem błędów i zdarzeń niepożądanych. Obniżając jakość kształcenia, bezpośrednio obniżamy bezpieczeństwo pacjenta polskiego, co czyni to zjawisko nieakceptowalnym. Po drugie, nieakceptowalne jest zastosowanie półśrodków w nauczaniu. Na przykładzie anatomii złotym standardem w nauczaniu jest nauka w prosektorium na preparatach zwłok ludzkich. Metody takie jak nauka na plastikowych modelach, na stołach wirtualnych, na narządach zwierzęcych w formie sekcji patomorfologicznych pacjentów, a wszystkie te metody są aktualnie stosowane powszechnie na nowych kierunkach, mogą być co najwyżej dodatkiem, a nie mogą stanowić podstawy nauczania praktycznego. Po trzecie, praktyczne zajęcia kliniczne powinny się odbywać z pacjentem w grupach maksymalnie sześcioosobowych. Niedopuszczalnym jest sytuacja, w której do pacjenta przychodzi 10 pacjentów, a ten wspaniale przygotowany kierunek Kaliski w swojej opinii do PKA zgłosił, że nawet do 15 studentów chcą wdać do pacjenta, więc zawsze sobie myślę tutaj o pacjentce ginekologicznej, do której wpada 15 pacjentów. Studentów. Studentów, tak, przepraszam. Nieakceptowalnym jest też prowadzenie zajęć praktycznych w większości w warunkach symulowanych, które również są dodatkiem, a ponownie te chwalone przez panią minister Sójkę nowe standardy kształcenia pozwalają do 5 roku włącznie prowadzić całe zajęcia kliniczne w formie symulowanej. I na to też nie ma zgody. Po czwarte, zgodnie z polskim prawem uczelnia, która zamierza tworzyć kierunek lekarski, powinna móc wykazać możliwości kadrowe i infrastrukturalne do przeprowadzenia całego toku kształcenia. Tymczasem większość z nowo otwartych uczelni nie posiada w momencie otwarcia prosektorium, umów ze szpitalami, preparatów, zwłok ludzkich, mikroskopów. Nie posiada też odpowiedniej kadry. Opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej pokazywały, że jedna uczelnia 46 nauczycielom akademickim przypisała zajęcie niezgodnie z ich kompetencjami, inna rzecz 42. Najnowsza opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla filii w Cieszynie Olsztyńskiej Szkoły Wyższej pokazuje na przykład, że jednej osobie przyporządkowano prowadzenie zajęć z mikrobiologii, diagnostyki laboratoryjnej, propedeutyki, radiologii, dietetyki klinicznej i radiologii klinicznej. W związku z tym no, omnibus chyba jakiś się trafił, który umie poprowadzić te wszystkie zajęcia. Opinia jest oczywiście negatywna i mam nadzieję, że ta uczelnia nie będzie kształcić w tej formie lekarzy. Po piąte, akademicki biznes o profilu zapłać za dyplom jest nieakceptowalny. Są uczelnie wymagające zaledwie zdania matury podstawowej, podejścia do jednej rozszerzonej, bez definiowania minimalnego progu, co również opinie PKA wykazują za cenę między ćwierć a pół miliona złotych za 6 lat kształcenia. Pewien wymóg podstawowy od przyszłego lekarza powinien być uniwersalny i niezależny od sytuacji finansowej.